Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Kamil, wizję w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Od samego początku inwazji wojna rosyjsko-ukraińska była pełna zwrotów akcji. Na początku Rosja i jej prezydent Władimir Putin sądził, że Ukraina szybko się załamie. Jednakże w ciągu zaledwie tygodnia Ukraina wykazała niezdobyty olbrzymi hart ducha i zamieniła pełnoplanową, szybką inwazję w nieprzewidywalną, wielką i długotrwałą bitwę, trwającą już ponad dwa lata. A więc ta wojna, która miała trwać bardzo krótko, Przekształciła się w naprawdę nieoczekiwaną walkę. Co więcej, przy wsparciu sojuszników z Zachodu, a szczególnie na czele ze Stanami Zjednoczonymi, Ukraina sprawiła, że Rosja wyglądała na słabszą, zmagającą się, no, po to, by utrzymać swoje panowanie w obliczu nieustającego przecież oporu. Jednakże, gdy Zachód praktycznie skreślił Rosję, kraj ten dokonał, przyznajmy to, niemal cudu jakiegoś cudownego, wręcz nieoczekiwanego powrotu, o którym wiele razy mówiłem i przed którym wiele razy ostrzegałem, chociażby dwa lata temu, 2022 rok, ostrzegając, że Rosja. Zaczęła odbudowywać swoje wojska i wyposażenie militarne, jak się okazuje, z biegiem czasu miałem rację. Teraz świeżo ożywiona Rosja ponownie przeszła do ofensywy, a Ukraina wyczerpuje się naprawdę w broni i potrzebuje wsparcia, a to wsparcie niestety nie nadchodzi. Ani w takiej ilości, jaka jest oczekiwana przez żołnierzy, którzy są na polu bitwy, ani nie tak szybko. I mówię to z olbrzymim bólem serca i troską. I to nie jest troska tylko i wyłącznie o siły zbrojne Ukrainy, o Ukraińców. To jest troska o Polskę. To jest troska o nasz region. I ja to zaraz Państwu wytłumaczę w tej całej audycji, w której będzie Dużo wizji, dużo wizji prywatnych z mojego tajnego, sekretnego zeszytu, które tak naprawdę powoli trzeba przed wojną odkrywać. Ale wracając do tematu, nic więc dziwnego, że Europa przygotowuje się, a w tym oczywiście rzekomo i Polska. Na potencjalne zwycięstwo Rosji. Jakiekolwiek tutaj nasze polskie, z polskiego podwórka mówienie nie wolno straszyć ludzi, czyli unikanie tego tematu, to jest moim zdaniem, proszę państwa, rosyjską mową, mającą uśpić czujność naszego kraju, mającą sprawić, że się nie przygotujemy, mającą sprawić, że to, co przyjdzie nieuchronnie, o czym dzisiaj będę mówił, zastanie nas nieprzygotowanymi, niestety. I należy taką mowę uciąć. Wiele krąży scenariuszy dotyczących losów Europy. I wszystkie mają tę samą podstawę. A więc Putin nie zatrzyma się jedynie na Ukrainie. Jeśli wygra wojnę, cała Europa będzie mu u stóp. I bardzo często mówił o tym pan prezydent Joe Biden. Jednak nie może Putin po prostu rozpocząć wojny przeciw całemu kontynentowi. No, to czytam bardzo często w komentarzach. Że nie będzie W, że przecież Putin się nie odważy za, załatwić raz ciachu swoje sprawy z Europą, no prawda, piszecie tak niektórzy. I niektórzy w to naprawdę wierzą. Choć z drugiej strony wydaje się, że to coś, co mógłby spróbować. No i dlaczego? No, z uwagi na swoje niebezpieczne złudzenia, na swoje imperialne ambicje. Ja o nich mówiłem od 2020 roku. Ostrzegałem. Nim stało się to modne przed Rosją, przed Putinem, poniosłem za to bardzo duże cięgi życiowe i związane z tym kanałem, który bezpardonowo przechodzi walkę, trudności, ale no trwam. Chociaż ten kanał zasługuje na dużo lepsze wyświetlenia, ale ktoś coś zrobił i jest inaczej. Proszę Państwa, jeśli. Putin rzeczywiście wyda werdykt, decyzję o zaatakowaniu Europy. On rozpocznie od krajów leżących bliżej, celując w państwa, które kiedyś były częścią Związku Radzieckiego. Mowa tutaj o państwach bałtyckich, o Estonii, o Łotwie, o Litwie. Mimo, że te kraje były kiedyś pod kontrolą sowiecką, teraz przecież są. Niepodległymi, niezależnymi, suwerennymi państwami, i co ważniejsze, członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nie jest przecież zbyt przychylny rosyjskim ekscesom. I pamiętajmy, że atak na jednego członka NATO jest uznawany za atak na wszystkich. Więc, jeśli Putin byłby na tyle głupi, aby zaatakować państwa bałtyckie, no, nie zmierzyłby się tylko li, z jakimiś kilkoma małymi krajami, ale raczej z jednolitym frontem niektórych z najpotężniejszych armii świata, a przynajmniej tak powinno być. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Mówisz, Putin nie będzie głupi, aby atakować całą Europę, ale był na tyle głupi, ażeby zaatakować Ukrainę? Więc kto wie? Czy nie spróbujesz szczęścia przeciwko NATO? Jesteś pewna, jesteś pewny, że tak nie będzie? Myślisz, że to niemożliwe, ha! A ja, jako prawdziwy jasnowic, powiem ci, że wręcz przeciwnie, że tym razem niestety się mylisz i że to się naprawdę wydarzy i to bardzo szybko. Nie mamy dużo czasu. Ponadto istnieją sposoby podporządkowania kraju bez bezpośredniego ataku militarystycznego, a Rosja jest z tymi wszystkimi możliwościami dobrze zaznajomiona. Spójrz na polskie social media, spójrz na te francuskie, poczytaj amerykańskie. Putin, jak się to wszystko czyta, on bardzo dobrze zrozumiał, że aby wygrać, on musi kraje osłabiać od środka. I znalazł na to sposób. Chodziło tylko i wyłącznie o to, by znaleźć w Europie całą masę tak zwanych, tutaj cytuję, weźmy to w cytat, pożytecznych idiotów, z których już część jest przekształcana na szpiegów i na agentów. Teraz w okresie wakacyjnym łatwo wysłać ich z Polski na wakacje, Grecja, Tunezja, Bułgaria. Gdzie chcieli, gdzie chcą! A tam już opiekują się nimi aniołki, aniołki prosto z Rosji. Trwają szkolenia, trwa przekabacanie, ja to nazywam wprost praniem mózgu. Moim zdaniem, i czuję to tylko i wyłącznie jako jasnowic samej Polski około 20 do 25 osób w tym czasie, jak mówię teraz do Was, jest szkolonych poza Polską. Ale oficjalnie ich rodziny i w pracy i wszędzie, na tych Instagramach, Facebookach, wszyscy widzą, że oni są na wakacjach, no bo faktycznie tam polecieli, a przez przypadek obok pokój wynajęła, wynajął sobie odpowiedni człowiek. I potem powrócą, będą mieli pomoc w tworzeniu świetnych kanałów na YouTube czy innych social mediach. Na to idą bardzo grube pieniądze, i Rosja wie, że musi na to znaleźć czas. Mając to na uwadze, zobaczymy w przyszłości, co oznaczałoby zwycięstwo Rosji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej dla Europy, dla Polski, szczególnie bo o Polsce myślę, no i dla reszty świata. Jedno jest pewne, i z takim westchnieniem to mówię sytuacja, Wcale się nie będzie na świecie polepszać. Ona ma zamiar się pogarszać. Ale jak w ogóle doszło do tego stanu rzeczy? Czy nie przepowiadali zachodni eksperci wojskowi, że Putin jest pokonany, że Putin jest wyeliminowany? Absolutnie, że tak. I bardzo często to powtarzają w polskich mediach. Tylko, że oni nie przewidzieli jednej konkretnej rzeczy, o której często mówiłem. Nie odstawając od tematu Rosji nigdy, z czego jestem dumny. Otóż oni nie przewidzieli jednego: jak szybko Rosja się zregeneruje. A ja cały czas na tym kanale od 2020 roku o tym mówię i ostrzegam. Nawet, moi drodzy, było tak, że amerykańscy urzędnicy, wywiad amerykański, byli pewni, że ta regeneracja Rosji zajmie co najmniej dekadę, aby Rosja całkowicie się zregenerowała po poniesionych stratach na ukraińskim polu bitwy. No i tak jak już wspomniałem przed chwileczką, po dziś dzień to pokutuje w polskich mediach, które moim zdaniem powtarzają te bzdury bez opamiętania, bez refleksji, bez rozumie, no bez sprawdzenia. A jednak, w jaki sposób Rosja zdołała to zrobić w ciągu kilku miesięcy zregenerować się. Choć trzeba przyznać, że zdolności militarnych krajów wciąż daleko do pełnej odbudowy, nie są one również całkowicie zdruzgotane i te dwie rzeczy należy podnieść. Co jeszcze bardziej pogarsza tę niepokojącą sytuację, to fakt, że USA powoli, ale systematycznie wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy ona idzie ale jakby wąskim strumieniem jakby mniej wartko dziwnie ale dlaczego tak jest przecież stany zjednoczone były i są największym sojusznikiem ukrainy przez cały konflikt wydając na pomoc wojskową już około 180 miliardów dolarów oficjalnie a moim zdaniem prawie 50 jest nieoficjalnie. A więc ta pomoc może sięgać 250 miliardów dolarów. Już to niebotyczna kwota. Obecne powolne zatrzymanie wydaje się wynikać z założenia, że wojna na Ukrainie pozostanie jednak impasem, niezależnie od tego, co zrobią Stany Zjednoczone. Jednak sytuacja na polu bitwy jest. Dziwna. I może wskazywać na coś zupełnie innego. Otóż, posłuchajcie, Rosja wykorzystuje te braki pomocy do przełamania impasu i prowadzenia bardziej agresywnych ofensyw. To więc jest bardzo niebezpieczna gra Putina. Gra na zachodnim nosie, o czym zawsze mówiłem i przed czym od czterech lat ostrzegałem, mówiąc, Putin gra we własną grę. Nawet takie filmy robiłem na ten temat. A my nie znamy ich reguł, tak mówiłem. Od czterech lat. I się okazuje, że miałem rację. Rosyjskie samoloty bombardują Ukrainę od lewa do prawa, od wschodu po zachód. A gdy obrona powietrza Ukra Ukrainy słabnie, rosyjscy żołnierze wkraczają coraz głębiej, coraz głębiej na terytorium Ukrainy, zdobywając w minionym i tym roku około 225 km2 terytorium. To nie wspominając, że Rosja jest bliska przegonienia Ukrainy jeszcze w głąb i z obszarów już zajętych, i to naprawdę może się wydarzyć bardzo niedługo. To powinno nas w Polsce wręcz przerazić naprawdę przerazić. Ale tu trwa zabawa w najlepsze tu tylko politycy dużo mówią, tu tylko politycy mówią: przygotowujemy się, wiecznie trwają nieustanne plany. Ale żadnych prac, żadnych konkretnych prac wobec społeczeństwa. To jest straszny obraz, na który się nie zgadzam i mnie serce boli, bo wiem, jak porównam to z obrazami z moich wizji, to wszystko wyjdzie w praniu, a czasu zostało półtora, dwa lata, może dwa i pół roku. Trzeba się obudzić. Tak powiedziałem, to powinno nas przerazić. A to wszystko dlatego, że Ukraina praktycznie nie ma środków do obrony siebie. Potrzeba więcej systemów obrony powietrznej, artylerii, amunicji więcej, więcej dużo więcej, jak się tobie nawet wy wydaje, jak możesz sobie nawet wyobrazić. Jeśli te rzeczy nie dotrą na czas, Rosja prawdopodobnie zwycięży już przed lipcem 2025 roku, a może i szybciej. Ale co tak naprawdę oznacza zwycięstwo Rosji? Pomimo powszechnego przekonania Kijów nie musi upaść, aby Rosja wygrała na Ukrainie, Rosja może osiągnąć zwycięstwo w dużo bardziej pokojowe no, Rosja i pokój, no ale w dużo bardziej pokojowy sposób. A więc teraz czas na to, żebym przedstawił tobie przepowiednie moje wizje z mojego zeszytu z tajnego zeszytu, który miał nie ujrzeć światła dziennego. a więc Biorąc indywidualnie, sam poza kadrem, poza kamerą zdjęcie Putina, wyczytałem z Putina, że on chce, aby Ukraina poprosiła sama o zawieszenie broni. Gdy kraj będzie wyczerpany siłami, wyczerpany mocą ognia, używam tego słowa ognia, bo widziałem ogień, który wzniósł się w górę, a wszystkie karty zostaną przekazane Rosji. Putin ma właśnie taki plan. Chce skorzystać z tej okazji, aby wprowadzić swój rosyjski nowy reżim na Ukrainie, wypędzić NATO i używam tego słowa, wypędzić zniszczyć ukraińskie uzbrojenie i przejąć część kraju. Innymi słowy, Rosja rozprawiłaby się z Ukrainą kawałek po kawałku, aż nie pozostałoby niczego poza zdemilitaryzowanym państwem marionetkowym. Ale to są plany Putina. Jednak czy one się zdarzą, czy się nie wydarzą, to są plany. I niezależnie od tego, jak więc Rosja osiągnie zwycięstwo na Ukrainie, jedno jest pewne: ta wygrana, gdyby do niej niestety doszło, kosztowałaby Europę bardzo drogo. I zapamiętaj to: za drogo i za boleśnie. Myśląc o przyszłości Polski, dla Polski, dla krajów bałtyckich. Więc zanurzmy się w innej mojej wizji, też z zeszytów. Dzisiaj wszystkie będą z zeszytów. Zobaczmy, co stanie się, jeśli Rosja wygra wojnę na Ukrainie. Nie ma wątpliwości, że Ukraina ucierpiałaby najbardziej. No cóż, przynajmniej na początku widziałem, Obrazy, że doszłoby do masowej ucieczki ludności z kraju, aby uciec spod rosyjskiej kontroli. Mówię tutaj nie o setkach tysięcy ludzi, jakbyś mógł sobie mogła sobie pomyśleć, ale mówię tu o milionach ludzi z Ukrainy milionach uchodźców wojennych milionach. I co by to wywołało? Potężny, potencjalny kryzys uchodźców w Polsce. W Polsce, w Niemczech, w Czechach i minimalnie w Rumunii. Potężny wyobraź to sobie, zostanie w kraju oznaczałoby prawdopodobnie stawienie czoła przerażającym obrazom przemocy, naruszeniom praw człowieka, a nawet masowym zabójstwom cywilów. I nie chcę o tym mówić, ale różne rzeczy były w moich wizjach. W zasadzie. Jak miałbym to wszystko opisać, to chcę powiedzieć Tobie jedno: Rosja chce całkowicie wchłonąć Ukrainę, jest gotowa na eliminację, i używam tego słowa, eliminację Ukraińców, którzy się nie podporządkują. Ale jeśli inwazja rosyjska na Ukrainę nauczyła nas czegoś, to jest to fakt i to też zapamiętaj, że Ukraińcy nie pójdą na dno bez walki. I tu moja nowa wizja przyszłości. Na Ukrainie wybuchnie masowy ruch oporu ukraińskiego przeciwko rosyjskiej okupacji. Ale złe wieści są niestety takie, że Rosja także o tym wie. Sczytałem z Putina, że on wie, że to jest stworzone, ale nie wie gdzie. No, oczywiście ja wiem, nie powiem. I nie powiem, i koniec. Ale za to zdradzę Putina sprawy. On bowiem. W Rosji i na Białorusi, a dokładnie w obwodzie bryjańskim w Rosji, przygotowuje specjalistyczne jednostki wojskowe do radzenia sobie z takim powstaniem. Te jednostki będą też wykorzystane w Estonii, ale to już inna sprawa, o której dzisiaj powiem. Innymi słowy, Ukraińcy prawdopodobnie nie mają szans, chociaż są to bardzo twardzi ludzie. I też zrobią swoje. Ale co w przyszłości z resztą Europy? Jak wspomniałem na początku, kraje bałtyckie będą kolejnym celem Putina, a reszta Europy Wschodniej będzie na najwyższym poziomie czujności, gdy będzie atakowana Estonia i Łotwa, Polska będzie, Estonia i Litwa, Polska będzie bardzo, bardzo czujna, i tu będzie pewien taki element niepokoju. I to bardzo duży. I to z pewnego powodu. Przed inwazją Ukraina pełniła funkcję bufora między Rosją a tą częścią Europy. Ale jeśli Ukraina upadnie, nie będzie niczego, co zostanie na drodze Putinowi. No, poza NATO oczywiście, ale do tego dojdą później. Na razie skupmy się na Rosji i tym, jak Putin ma w głowie, jaki ma plan, co czytałem z niego rozlokować swoje wojska po zwycięstwie. Na Ukrainie? Przede wszystkim zwycięstwo na Ukrainie spowodowałoby znacznie większą i znacznie bardziej niebezpieczną rosyjską armię. Kraj już masowo pobiera rekrutów, w tym tych z okupowanych regionów Ukrainy. I ci nowi poborowi nie są odpowiednio szkoleni ani traktowani jak ludzie, często są wysyłani na brutalne fale ofensywne ukraińskie. Upadek Ukrainy i wpadnięcie w ręce Rosji. Spowodować ma, według mojego czytania z Putina, napływ tych skazanych na porażkę rekrutów, a setki tysięcy Ukraińców zostaną zmuszone, niestety, do wstąpienia do rosyjskiej armii. Ich prawa będą zniszczone. Dodajmy do tego wydatki, które Rosja ma już na wojskowość, to są na poziomie ponad 7% PKB, i staje się jasne, że Rosja jest gotowa. Nie tylko na długotrwałe zaangażowanie na Ukrainie, ale także ma możliwość już teraz zaatakować kraje bałtyckie. Naprawdę. Ale liczby podam troszeczkę później. Ostatnio dużo rozmawiałem z Wami o Estonii. Dzisiaj też wspominałem to hasło Estonia często pojawia się w moich wizjach. I pamiętacie, że kilka miesięcy temu, jakoś tak to był, ja wiem. Chyba luty 2024, czy, czy styczeń? Jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie. Mówiłem narew, takie słowo patrząc na mapę Estonii. Narew, narew, przechodziło mi to narwa, narwa, narew. Że tam coś się wydarzy. I mówiłem o tym, to się wszystko sprawdziło. Przepowiedziałem to w punkt, ta nazwa. Przepowiedziałem to, ale nie chodzi mi o chwalenie się. Choć nie ukrywam... Mam sporo sprawdzonych wizji, coś na miarę największej liczby, jaką miał kiedykolwiek jakiś jasnowidz w Europie. I tak, Rosja już opublikowała plany dotyczące utworzenia nowego korpusu armijnego na północnym zachodzie, zabezpieczenie blisko tego kraju. Stanowi to bardzo wyraźny kontrast w porównaniu do sytuacji przed inwazją. Gdy Rosja miała jedynie jedną dywizję powietrzną i brygadę piechoty zmechanizowanej w pobliżu granicy estońskiej. Innymi słowy, Estonia nie stanowiła dotąd poważnego zagrożenia militarnego dla Rosji, podobnie jak zresztą reszta Europy Wschodniej. Jednakże, jeśli Ukraina upadnie i tutaj aż zawieszam i wzdycham. Jeśli Ukraina upadnie, to podzielę się teraz z Wami moją wizją, też prywatną z zaszytu. Sytuacja ta na pewno się zmieni. Rosja przeniesie wiele sił, które dotychczas były związane na Ukrainie, na granicę Estonii. Niemniej jednak zachodni eksperci wojskowi ciągle bagatelizują tę możliwość. Kilka minut temu wspomniałem, że powstają w Rosji siły specjalne, które mają pacyfikować powstańców na Ukrainie. Te same siły będą na, wykorzystane na, na Estonii, sprawdzą się i niestety będą poszerzone, powiększone i później wykorzystane w Polsce i to już inna sprawa. Eksperci wojskowi mówią... Troszeczkę inaczej. Oni uważają, że Rosja przeniesie tylko dwie nowo utworzone armie na granice Estonii i innych państw bałtyckich: jedną rozmieszczoną w Krymie oraz drugą na wschodnich granicach Ukrainy i Białorusi. Co do reszty rosyjskich wojsk, szacuje się, przynajmniej oni, że wrócą one do swoich wcześniejszych baz na terenie Rosji. Jednak te bazy nie spełniają wymagań Rosji z punktu widzenia strategicznego. Dlatego też kraj ten prawdopodobnie utworzy nowe bazy, które zbliżą go do państw bałtyckich i tym samym do NATO. No zobaczymy, kto będzie miał rację. Ja, prawdziwy jasnowid, czy eksperci, którzy często się mylili. No zobaczymy. Niedługo się przekonamy. Czuję, że do lipca 2025 to się już wykrystalizuje odpowiedź. A teraz moja kolejna wizja, jak ja widzę atak na Estonię. Cóż. Ja powiedziałem, jest miasto na Estonii, na północnym wschodzie, praktycznie zatłoczone przez rosyjską ludność, które jest nawet połączone mostem z Rosją, symbolicznie nazwanym mostem przyjaźni, tak? Most przyjaźni. I Rosja, widzę w swoich wizjach jasnowidzenia przyszłości, że wykorzysta ten most, wykorzysta ten symbol, tę obietnicę przyjaźni, aby przyjść z pomocą rosyjskim obywatelom mieszkającym właśnie w Narwie. Kiedyś już o tym mówiłem, opowiadałem tę, tę wizję i mówię to z wielką przykrością, że to się jakimś echem nie odbiło. Przecież to jest w punkt powiedzenie słowa Narw. później był ten incydent rosyjski, jak Rosja przesuwała granicę i tak dalej, i tak dalej. Jestem troszeczkę zażenowany, nie będę tego ukrywał, że, że to się echem wielkim nie odbiło, a powinno. A powinno. Ale wracając do tematu, dlaczego Rosjanie potrzebowaliby pomocy w Narwie? jak myślisz? No, jest prosta odpowiedź. I brzmi krótko: oni nie potrzebowaliby. No, nie potrzebowaliby, tak? To będzie tylko taktyka, którą Rosja zastosuje. Aby próbować przejąć państwa bałtyckie bez interwencji NATO. No i tak sobie wyobrażasz pewnie, no, że jakby była zaatakowana Estonia, Łotwa czy Litwa, to NATO pospieszy z pomocą i nie wiadomo co. To posłuchaj, co wynika z moich wizji. Proces będzie prosty. Po pierwsze, ja ci przedstawię, jak to będzie wyglądać, biorąc pod uwagę moje wizje. Wywołają w kraju wewnętrzne zamieszki, wtargną pod pozorem ochrony lokalnej ludności. No i coś byś jeszcze dodała. Coś byś jeszcze dodał, a to już wszystko. Po prostu tak się wydarzy. Tak samo zrobią z Polską, choć u nas będą cztery, a nie dwie fazy, ale kiedyś o tym powiem. Mówiłem o tym już w 2021 roku. Często powtarzałem, i powtórzę teraz. Że na Kaliningradzie, królewcu, będą mówić, że cierpią ludzie biedę przez Polskę, przez Litwę, że, że my tak nie pozwalamy, żeby towary tam były, bo Morze Bałtyckie takie pilnowane, a tam ludzie jakąś niby tragedię przeżywają, co będzie oczywiście kłamstwem i blefem. No i Putin powie, że on musi tam jechać z pomocą humanitarną lecieć. Dlatego też Rosja opłaca dwie z kilku organizacji humanitarnych w Polsce, ale nie ma nic za darmo. Oni będą wtedy podnosić larum, że cierpią ludzie w królewcu. Na to będzie mieć trudności z decydowaniem się, czy interweniować, gdyż konflikt po prostu zostanie postrzegany jako wewnętrzna walka. I to zarazem w sprawie Estonii, jak i Polski. To będą podnosić takie kraje jak Węgry, jak Słowacja. Dziś wielu ludzi głosuje na skrajną prawicę. Życzę szczęścia. Kiedyś obudzimy się z nocniku, w nocniku. Nie z ręką w nocniku, cali w nocniku. Cali w nocniku, bo właśnie to doprowadzi do tego, ci, którzy w tych krajach są z Polonii i głosują na te skrajności. Że pomoc nie przyjdzie, bo powiedzą: A to są wewnętrzne sprawy, jakiś wewnętrzny konflikt, malutki jakiś obszar. Przekonacie się, że będę miał rację. I Putin ma drugi plan. Jeśli ta strategia zawiedzie, Rosja wtedy zagrozi szybką ofensywą zmechanizowaną przeciwko Estonii, a w 2026 roku przeciwko Polsce. I to przy wsparciu co najmniej ośmiu dywizji, wspieranych rezerwami z pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, która zawsze była przeznaczona do głównych operacji ofensywnych przeciwko NATO i na to jest szkolona. I to nie wspominając o tym, że rosyjskie wojska lądowe będą chronione przez rozległą sieć obrony powietrznej składającą się z systemów przeciwrakietowych S-300, S-400 i S-500. Więc teraz mówimy o bardziej bezpośrednim ataku, prawda? Tak, i to prawda. I to jak mówię od miesięcy. W 2025 będziemy się bać wojny jak nigdy dotąd. W 2026 będziemy o niej mówić i do niej się wartko przygotowywać jak nigdy przedtem i ludzie będą krzyczeć, że za późno. A w 2027 wybuchnie ona na pełną skalę przeciwko Polsce. To mówię Wam, ja, prawdziwy jasnowiec, i zapamiętajcie te wizje z mojego filmu. One się znowu sprawdzą, tak jak i pozostałe, ale wracając do tematu: czy to nie jest tak, że mm, artykuł 5 NATO powinien zostać aktywowany? No tak. Tak będzie. Ale nie od razu i nie tak szybko. A już na pewno jest pewien problem w Polsce, który wynika z polskiej infantylności i emocjonalności. Otóż tutaj wszyscy politycy nierozumni myślą i ludzie też niestety, że jak tylko coś się zacznie, to od razu będzie artykuł piąty na to, bo to niektórzy politycy wmawiają. No nie, a tak nie będzie i to tak nie działa. Artykuł 5 NATO będzie uruchomiony, ale tylko dlatego, że NATO jest zobowiązane do obrony swojego państwa członkowskiego. Ale to nie oznacza, że sojusz miałby łatwe zadanie. I teraz posłuchaj. Faktycznie NATO z pewnością nie byłoby w stanie obronić Estonii przed krótkotrwałym atakiem przy obecnych siłach w Europie. Powtarzam, krótkotrwałym atakiem. W rezultacie Stany Zjednoczone musiałyby rozmieścić znaczną część swoich sił lądowych na obszarze Bałtyku i całej wschodniej granicy NATO. To samo dotyczy floty samolotów Stilcz, które prawdopodobnie musiałyby zostać trwale przeniesione do Europy. No to są takie fajne, nowoczesne samoloty. I te samoloty w przyszłości właśnie zostaną wykorzystane do zniszczenia rosyjskich systemów obrony powietrznej, uniemożliwiając Rosji. Wysyłanie nie tak to nazwijmy, samolotów i rakiet do szerzenia spustoszenia na całym terytorium Estonii. I widziałem w moich prywatnych wizjach z zeszytu, że w 2026 mówimy słowo stilcz. My w Polsce, odmieniamy to przez wszystkie przypadki, ja nie wiem czy ja dobrze to czytam. My będziemy w przyszłości szczycić się sojuszem z USA, że. Będziemy mówić, że Bogu za Niego dziękujemy. Pamiętam te obrazy, jak ludzie wznosili wzrok do góry, pytali się: nasze, nie nasze, amerykańskie, natowskie, czy ich? Tak będzie. Dzisiaj część z Was, niestety, część z Was, i to jest prawda, jest wysterowana przez Rosjan i trzeba o tym powiedzieć. Ich agenturę, agenturę wpływu w Polsce przeciwko USA. Ale w 2026 będziecie już inni. I wspomnijcie moje słowa, że niepotrzebnie byliście na tamtych kanałach, na tamtych serwerach. A te same loty z pewnością odniosą sukces. I nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Jak widzę w wizjach przyszłości, jakie jak cieszymy się, z pomocy USA, ale za jaką cenę? Przenosząc. Na pewno Polska nie będzie żadnej ceny ponosić i w ogóle gadanie od lat, że Polska jakąś cenę ponosi, że tu są, roz, przepraszam, amerykańscy żołnierze, to jest, proszę Państwa, nie ma najwyższej, nie ma takiej ceny jak suwerenność, nad suwerenność, nad ojczyznę. Trzeba trochę myśleć innymi kategoriami. Cenę będą ponosić Amerykanie, bo przenoszą znaczną flotę samolotów tego typu do Europy, oni ozna znacznie będą odcinać te elementy ochrony Tajwanu. Co z kolei oznaczałoby, że Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie skutecznie na tyle, ile chcą, by oczekiwał Tajwan, ochronić Tajwanu przed potencjalną inwazją chińską. I inwazja chińska na Tajwan jest wtedy bardzo prawdopodobna. Ja w moich wizjach już w 2020 mówiłem, że to będzie tak równolegle. Atak na Europę i atak na Tajwan, który ma być odwróceniem też uwagi, ale w ostatnich wizjach doszło do tego, że to będzie na skutek tego, że będzie przesunięcie wojsk amerykańskich w kierunku Europy, w kierunku Polski. Jeśli Rosja zwycięży na Ukrainie, dlatego widziałem, że ten atak na Tajwan jest, tak jak powiedziałem, równolegle na kraje bałtyckie, to uważam, że cała atmosfera zachęci więcej niż tylko Chiny do najechania sąsiada. Wenezuela i Azerbejdżan znalazły się również na liście. Oznacza to, że zwycięstwo Rosji według mojej intuicji spowoduje efekt domina konfliktów globalnych, który zmieni obecny porządek świata. I tak jak ktoś mówił, że wojna na Ukrainie to wojna lokalna, wiem, który Jasnowiec to mówił i zawsze uważałem, że jest niepoczytalny, tak uważam, że, i mówi prorosyjsko, tak uważam, że właśnie wojna na Ukrainie to jest początek trzeciej wojny światowej, tylko my tego nie zauważamy jeszcze. Powtórzę, Zwycięstwo Rosji, według mojej intuicji, spowoduje efekt domina konfliktów globalnych, który zmieni obecny porządek świata. Chcieliście niektórzy wywracać stolik, to będzie niedługo wywrócony. Całego waszego życia, waszych krajów, gdzie siedzicie, będzie wywrócony. No ale ja na razie skupię się na Europie, dobrze? Jak wspomniałem, Mówię dużo o Estonii, dużo ostatnio o niej myślę, bo wiem, że coś się będzie wydarzać za rok. Estonia nie byłaby jedynym krajem doświadczającym agresji ze strony Rosji. Putin i inni rosyjscy propagandyści byli dość jaśni i dość jasno i publicznie wypowiadali się w jednej sprawie. Oni mówili status wszystkich państw bałtyckich, członków NATO które wcześniej były częścią Związku Radzieckiego i Imperium Rosyjskiego, w naszych oczach daleki jest od rozwiązania. To cytat. A więc Rosja uważa, że te państwa mają prawowity rosyjski podzbiór jakiś. Naprawdę. Oprócz bliskiego położenia geograficznego i historycznych powiązań, państwa bałtyckie mają również znaczną liczbę ludności rosyjskiej. Estonia pierwszy cel Rosji. Ma około 22,5% ludności rosyjskiej, co stanowi około 375 tysięcy ludzi. W samej tej miejscowości Narwa, jak później sprawdziłem, na przykład odsetek ten sięga oszałamiających 88%, co sprawia, że to miasto jest doskonałym punktem wyjścia dla inwazji na dużą skalę. Całkowity odsetek jest jeszcze wyższy na Łotwie. Potencjalnie następnym celem Rosji, gdzie żyje 25% ludzi, czyli 445 tysięcy Rosjan. Litwa ma tylko 5% ludności rosyjskiej, około 145 tysięcy osób, ale moi drodzy, to w żaden sposób nie zniechęca Rosji do stosowania podobnych taktyk w celu uzasadnienia interwencji w tym kraju. Tak właśnie Rosja postąpi. I mówię o tym od lat, używając liczby ludności rosyjskiej żyjącej w tych krajach, jako pełne uzasadnienie dla przyszłych swoich działań zmierzających do przejęcia kontroli nad tymi krajami, niestety. Według Putina, fakt, że tak duża liczba Rosjan żyje poza granicami Rosji, jest humanitarną katastrofą epickich rozmiarów. I to zabawne, proszę państwa. Biorąc pod uwagę, że jest osobą rozkazującą wykonywać codzienne zbrodnie przeciwko ludzkości. Aby mówić o humanitaryzmie, katastrofie humanitarnej, ale odchodzimy od tematu. Oprócz wysokiej liczby Rosjan mieszkających w tych krajach, Łotwa jest naprawdę wysoko na liście celów Putina, ze względu na pewne ostatnie zmiany w prawie imigracyjnym. Niestety. Ta ogromna rosyjska mniejszość czyni Łotwę bardzo, bardzo słabym ogniwem w tym bałtyckim naszym łańcuchu. Ale jak Putin zaatakuje Łotwę, no to już jest kolejna sprawa i to już jest kolejna moja wizja przyszłości. Nigdy o tym nie mówiłem dokładnie, jak Putin zaatakuje Łotwę. Otóż, szczytując z Putina, co jest w moim zeszycie, co można sprawdzić, on nie wybierze przemocowej drogi wobec Łotwy. To będzie dużym zaskoczeniem. I dlatego ja w swoich wizjach nie mówiłem, że tam jakieś na Łotwę spadają masę rakiety czy coś. Nie, 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 nie od razu. No cóż, przynajmniej na początku to będzie tak w 2026 roku. Putin ma plan. Ujawnię ten plan teraz. Otóż... Najpierw będzie próbować podżegać opór przeciwko obecnemu rządowi łotewskiemu, obecnej rządowej władzy na Łotwie, i będzie próbował podporządkować kraj od wewnątrz, inscenizując powstanie w społecznościach z rosyjską większością. Tak jak na Estonii. W punkt, przepowiedziałem Narwa, tak teraz obserwujcie dokładnie inny region, właśnie na Łotwie. Ład Galia. I o tym mówię już. Ta nazwa się kiedyś pojawiła u mnie na kanale. Kiedy wziąłem mapę i powiedziałem Ład Galia. Spamiętaj to. Ład Galia. Bo ja przedstawiając ci tę wizję, przedstawiam drogę, jak to będzie, jak Putin będzie chciał zaatakować Polskę. To jest droga, to są etapy. Rosja w tej Ład Galii zdoła tam niestety wywołać wystarczające niepokoje polityczne przed następnymi wyborami, a one są zaplanowane chyba w Łotwie w 2027 roku. Sprawdźcie to, bo nie pamiętam dokładnie chyba tak. 2026 druga połowa albo 2027 jakoś tak. Nie powinno być problemów wtedy z szybką, skoncentrowaną inwazją na Łotwie, która przyniesie kraj pod jej kontrolę. A tak będzie potem przeprowadzony przy znacznie przeważających siłach. No i wtedy to będzie ciężki atak. Ponieważ Rosja nauczyła się z błędów popełnionych podczas pierwszej inwazji na Ukrainę. Litwa z kolei nie upadnie tak łatwo. Nawet teraz, gdy Rosja trzyma się swoich własnych taktyk, to różnica w zachowaniu Łotwy i Litwy wobec Rosji jest bardziej niż oczywista. Na przykład gdy Rosja wyszła z oburzającym rozporządzeniem w sprawie rewizji swoich granic na Morzu Bałtyckim na niekorzyść państw bałtyckich, m.in. właśnie ta Narwa na Estonii, Łotwa skupiła się na wyjaśnieniu i naprawie sytuacji. A Litwa natomiast mocniej, twardziej prawda, krzyczała, zerwała pewne relacje z Rosją i nazwała wprost ten ruch bardzo celowym eskalującym prowokacje, wysyłając bardzo jasny sygnał do Rosji o nieakceptacji takiej sytuacji. Takie działania nie będą tolerowane, ale pomijając odważne oświadczenia, czy Litwa ma szansę przeciwko Rosji? Liczebnie odpowiedź jest jednoznaczna: no nie. I to moja odpowiedź jest jako jasnowidza. Litwa nie będzie miała żadnych szans. Rosja ma około miliona trzystu Aktywnych żołnierzy, a plan zakłada, że ta liczba wzrośnie do 1,5 miliona w przewidywalnej przyszłości. Do tego dochodzą jeszcze 2 miliony rezerwistów. Łącząc te dwie liczby, otrzymujemy liczbę większą niż cała populacja Litwy, która łączy 2,8 miliona mieszkańców i jest największym krajem spośród, najmniejszym krajem spośród państw bałtyckich. Oczywiście Rosja nie byłaby w stanie prowadzić ataku wyłącznie siłami aktywnymi, podobnie jak Litwa. Nie obroniłaby się tylko swoimi skromnymi 23 tysiącami aktywnych żołnierzy. Ale odłóżmy to na bok, odłóżmy to na chwilę, omówię ten wątek później. Jak to będzie wyglądać w przyszłości, będziemy widzieć w 2026-2027 roku zobaczyć. I tu znowu wizja, chyba już szósta na dzisiaj. Największe zagrożenie dla Litwy jest szykowane po cichu i przyjdzie z sąsiedniego obwodu Kaliningradzkiego, rosyjskiego państwa miniaturowego. Królewiec Kaliningrad stanie się niestety bazą wyjściową do ataku na Litwę. I uważam, że Litwa będzie drugim celem Rosji po Ukrainie ze względu na bliskość Kaliningradu oraz jego zdolności wojskowe. Pierwszym poważnym będzie Estonia, a potem Litwa. Po Łotwę Putin, bo Łotwę Putin zaplanował wziąć w takie kleszcze. Nie mówię o innych krajach, gdzieś tam Mołdawia i tak dalej. Mnie interesuje tu nasz region, tak? Bałtycki, Pribałtyka, Polska i tak dalej. Dlatego dla mnie ta wyliczanka troszeczkę inaczej wygląda. Ponowne problemy NATO z obroną kraju mogą pojawić się, szczególnie jeśli Donald Trump zostanie ponownie wybrany na prezydenta USA. Przez lata krytykował on NATO, groził osłabieniem zaangażowania USA w sojusz, co może mieć bardzo poważne konsekwencje dla państw takich jak Litwa, takich jak nasz kraj Polska. Rosja mogłaby wykorzystać taką sytuację, by zwiększyć swoje naciski na region. Rosyjska agentura wpływu w social mediach w Polsce ma znaczny zasięg. Idą miliony dolarów, miliony złotych na ich działania. Dlatego ważne jest ostrożne podejście do treści promujących jednostronny rzekomy, Trumpistyczny yy, yy, patriotyzm. Wielu mówi, że Trump to był człowiek, który nie prowadził żadnych wojen. To nieprawda. Proszę poczytać na ten temat, żadnej nie zakończył, wręcz wchodził jeszcze głębiej. To jest ukrywana prawda, kiedyś się do tego odniosę. Wiele teorii spiskowych na temat Trumpa i tak dalej, to jest narzędzie manipulacji. Należy pamiętać, że istnieje naprawdę realne zagrożenie dla niezależności myśli, dla działań ludzi. Trzeba na to uważać. Ale wracając do tematu, dlaczego będą, według mojej przepowiedni, problemy z obroną Litwy przez NATO? Rosja wykorzysta pewną percepcję słabości NATO, wysyłając specjalne siły w nieoznakowanych mundurach, tzw. małych zielonych ludzi, aby zakładać blokady na suwałkach w wąskim pasie ziemi między Kaliningradem a Białorusią, który łączy Litwę z Polską. Tak, i to będą Polacy przegabaceni na rosyjską modłę. Niestety. Podobną strategię zastosowano na Krymie w 2014. Półwyspie, który później został wykorzystany jako odskocznia do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Przesmyk Suwalski, będzie miał duże działania ostrzał i wpadnie pod kontrolę Rosji na jakiś czas. To Rosja będzie miała jasną drogę do Polski i reszty Europy Wschodniej. Polska, Słowacja i Rumunia wezwą NATO. Polska, Czechy i Rumunia przepraszam, wezwą NATO do drastycznych środków i surowych działań. Jednak USA według mojej wizji ograniczy się na pewien czas do zapewnienia wsparcia logistycznego podczas gdy Niemcy podczas gdy Francja słowami będą nas wspierać a w, osta w ostateczności moim zdaniem na jakiś czas tylko później to przemyślą wycofają się obawiając się że Rosja może następnie skierować swe spojrzenie na zachodnią Europę a i tak Putin podjął tę decyzję o zaatakowaniu Europy zachodniej Oczywiście istnieje również nieustanne zagrożenie użycia broni jądrowej w konflikcie. Nie trzeba mówić, że byłby to koszmarny scenariusz z tylko jednym możliwym wynikiem. Uwaga, apokalipsą nie do pomyślenia. Apokalipsą nie do pomyślenia. Proszę Państwa, jakie jest wyjście? I teraz wytęście Wasze umysły i Wasz słuch. Po rozważeniu wszystkich aspektów jasne staje się, że nie można dopuścić do eskalacji sytuacji na taką skalę. NATO musi odwrócić bieg wydarzeń, zanim będzie za późno. I apeluję o to. Uwierzcie w siebie, moi rodacy, i pamiętajcie, że sojusz jest znacznie silniejszy od Rosji pod względem siły militarnej i technologii i nie może pozwolić, aby Rosja siłą próbowała przekształcić porządek światowy. Co więc jest robione, aby temu zapobiec? Ponieważ wsparcie USA jest Nadal niepewne ze względu na politykę Trumpa, który moim zdaniem jest wrogiem Polski. Popierając Trumpa, popiera się kogoś, kto może sprzyjać ostatecznemu atakowi Rosji na nas. Skupmy się teraz na dzisiejszych działaniach odstraszających. Państwa bałtyckie wiedzą, że są następne w kolejce, jeśli Ukraina upadnie. I uwaga, co Wam powiem, drodzy widzowie i drodzy słuchacze: nie zmierzą się z osłabioną Rosją. Ale z taką, która zyskała pewność siebie dzięki sukcesowi na Ukrainie, kraju, który uważa, że pokonał Zjednoczony Front Zachodni. Naprawdę przerażająca perspektywa, prawda? No ale chcecie powrotu Trumpa, co nie? Dlatego Estonia, Litwa i Łotwa rozpoczęły budowę masowych obron granicznych. Ale te ruchy nie są nowe. Od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, Państwa bałtyckie biją na alarm na temat potencjalnie katastrofalnych konsekwencji tego ruchu. Niestety, wówczas nikt nie wydawał się tego słuchać, a tylko ja ostrzegałem. To tak wizja z pociągu, prawda? Mówiłem o tym, jak jechałem pociągiem, jeszcze wtedy to yy, były takie pociągi klatkowe. I tak termosił ten cały pociąg. Wsiadłem, patrzę, dwóch młodych ludzi, on, ona, przedstawili się imion, nie pamiętam. I raptownie tak dotknąłem tej kobiety, bo tak pociąg, jak to się mówi, z... pociągnął w jedną stronę. I taka iskra mi przeszła, informacyjna w umyśle. Powiedz jej szybko, że jej babcia wkrótce przestanie być Ukrainką, że jest w zagrożeniu i że niech spieszy się do babci. Niech ją kocha. Ale jak tu powiedzieć, tak? Nie znasz ludzi, wystrzelić z takim tekstem, pomyślą, no, coś nie tak z człowiekiem. No ale ten impuls, ta siła była tak duża, że powiedziałem, no, przedstawiłem się, jestem jasnowidzem i, i mówię takie rzeczy, zacytowałem wam. Pani powiedziała: no, Moja babcia mieszka Dąbal Sługańsk, zobaczymy, dziękuję panu, popatrzyła na mnie i tyle. I proszę państwa, co się okazało po kilku miesiącach? Atak na Ukrainę, Dąbal Sługańsk. Zaatakowany. Ja wysłałem do ambasady Ukrainy wtedy wiadomość, że list, że trzeba ewakuować ludzi, że trzeba coś zrobić. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem, nie otrzymałem odpowiedzi. I proszę Państwa, wracając do tematu, to nie powstrzyma państw bałtyckich przed podjęciem aktywnych kroków. Jednym z najważniejszych było zwiększenie budżetu obronnego do 3% PKB. Ten zwiększony budżet częściowo zostanie wykorzystany na wspomniane właśnie obrony graniczne tak zwana strefa obrony bałtyckiej, takich jak bunkry Estonia sama przecież planuje rozpoczęcie budowy około 600 bunkrów i to na początku 2025 roku. Musi się spieszyć, Estonia, musisz się, Estonia spieszyć, Tallinie. Oprócz tych wspólnych obroń Państwa bałtyckie pracują także nad wzmocnieniem swoich sił zbrojnych. W tym celu Łotwa ponownie wprowadziła obowiązkową służbę wojskową już w 2023 roku. Po jej zaniechaniu w 2006 roku jako jedyny kraj bałtycki to wprowadzili, i tam się ludzie nie buntują, a u nas władza się wszystkiego boi. Naprawdę. No ale jak ma się nie bać, jak są takie kanały różnych atorów, nieatorów, którzy krzyczą nie nasza wojna, którzy apelują, żeby nie wchodzić do wojska, żeby nie bronić ojczyzny, no tak to wynika z tych treści. Tak przynajmniej niektórzy mogą pomyśleć. Przecież to jest działanie antypaństwowe. To jest działanie przeciwko narodowi. To kiedyś wyjdzie. To jest straszne. Ale już abstrahując. A więc Łotwa ma duże ambicje dla swojego kraju i bardzo dobrze Chcą podwoić siły zbrojne do około 60 tysięcy żołnierzy do 2030 roku. Co do Litwy, kraj zawarł porozumienie z Niemcami, które przyniesie 4800 żołnierzy do kraju do 2027 roku, aby bronić swojego terytorium przed Rosją. Państwa bałtyckie podejmą także kroki w celu umocnienia. Obszarów wokół dwóch głównych punktów zapalnych potencjalnego konfliktu Kaliningradu i przesmyku suwalskiego. Jednakże, ponieważ odstraszanie nie zawsze działa z Rosją, państwa bałtyckie i reszta Europy Wschodniej opracowały również nowe plany bitewne. Jasne jest, że państwa bałtyckie traktują zagrożenie ze strony Rosji bardzo poważnie i bardzo dobrze. Choć nie jest to zaskakujące, no. To standardowa powinna być praktyka, tak? Także i w Polsce. Przygotowywanie polityków, polityki bezpieczeństwa na wypadek ewentualności wojny nie jest wystarczające. Nie ma czegoś takiego jak armia, która by pokonała wroga, nie we współczesnych czasach. Liczy się też społeczeństwo. Polskie społeczeństwo jest zupełnie nieprzygotowane. Jest to jeden wielki skandal, który kiedyś może się odbić nam czkawką narodową, ale także ktoś z NATO może powiedzieć, że no dlaczego mamy bronić Polski, która sama się dobrze nie przygotowała. Apeluję tu o rozsądek polskich polityków. Apeluję o rozsądek dosyć pewnych rzeczy, na przykład te podwyżki prądu, które są to powdwyżki żywności, powdwyżki różnych artykułów, to jest też skandal, bo na te czasy, przynajmniej na 2-3 lata przed wojną, Polacy powinni mieć więcej pieniędzy w kieszeniu, aby móc nie zastanawiać się, czy kupić chleb, kaszę, rybkę, kiełbasę, czy masło, czy też kupić, nie wiem, dozbroić siebie, więcej gazu pieprzowego, jakieś pójść na szkolenia, ale na to nie ma po prostu pieniędzy. Więc to jest coś nie tak, tutaj się dzieje w Polsce. No naprawdę uwierzcie mi nie tak. Te podwyżki, one sprawiają, że ludzie, nawet którzy się interesują przygotowywaniem preperso prepersowie i tak dalej, prepersi, oni, oni też oglądają każdą złotówkę. przed czasach przedwojennych tak nie powinno być. To jest po prostu jeden wielki skandal, moim zdaniem, i to bardzo krytycznie oceniam, te wszystkie podwyżki. Bo to nie sprawi, że my się nie przygotujemy. My będziemy po prostu ciągle narzekać, dlatego że nie będzie pieniędzy. Nie będzie po prostu pieniędzy i będzie państwo, naród będzie uważał, że państwo je obroni, a państwo będzie uważało, że naród musi się obronić. No i to jest, to jest niedobre. To jest niedobre. Ale wracając do tematu. Proszę państwa, nasi decydenci nie mogą bagatelizować. Ale coś się troszeczkę zmieniło, tak? Przynajmniej w państwach bałtyckich. To jest sposób postrzegania tych rosyjskich celów terytorialnych i gotowości do użycia bezwzględnej, bezwzględnej siły. Zmiana ta znacząco wpłynęła na strategię NATO i jego sojuszników. Ale nawet gdy Ukraina jeszcze trwa, państwa bałtyckie nie są wolne od ataków Rosji. Jedyną różnicą jest to, że te ataki są bardziej podstępne reprezentując tak zwaną strategię wojny hybrydowej. Oto tylko niektóre z taktyk wojny hybrydowej, których Rosja używała dotychczas. Rosja próbowała rekrutować obywateli estońskich do ataków na własny rząd. W Polsce to jest dopiero przed nami tak będzie i to będzie w 2025 roku. Otworzy władza oczy. To, że aktywiści różni są, tak, na polskich ulicach. Hmm, głoszą jakieś swoje dziwne hasła, to jest wielki błąd. Ta niby wolność słowa może nas kosztować ojczyznę. Pamiętajcie o tym. Ludzie wchodzą na ich konta, na ich kanały, na ich strony, są rekrutowani później. Przez Rosję, przez Białoruś. Ponadto Rosja aktywnie stara się wywołać kryzys na granicach państw bałtyckich, wysyłając falę migrantów w ich kierunku. To obserwujemy, ale największa fala nadejdzie tej jesieni, moim zdaniem, znowu ucichnie, no i nieco i tak dalej, aż do wojny w 2027. Użyła hakowania, wycieków, podobnych kampanii dezinformacyjnych, aby destabilizować krajobraz polityczny. To w Polsce było i to w Polsce będzie. W zasadzie, moi drodzy, cele Rosji e, polegają na promowaniu ogólnego poczucia niepewności w regionie bałtyckim, zanim podejmę bardziej decydujące i agresywne e, zanim Rosja podejmie te decydujące, agresywne działania, to będzie robiła takie rzeczy. Po rozważeniu wszystkich moich wizji przyszłości, przedstawionych dzisiaj, jak i podczas czteroletniej pracy na kanale, która jest wygaszana przez naciski ze strony Rosji i Białorusi na mój kanał, pozostają nam trzy możliwe scenariusze. I ja je dzisiaj teraz przedstawię. Wy tęście słuch. Jeśli Rosja zwycięży na Ukrainie. Scenariusz pierwszy. Państwa bałtyckie wpadają pod kontrolę Rosji. W tym scenariuszu Rosja kontynuuje swoją agresywną ekspansję w Europie, podsycona marzeniami Putina o nowym rosyjskim imperium. Reakcja na to jest utrudniona przez wewnętrzne podziały, przez obawy przed eskalacją konfliktu do pełnowymiarowej wojny. W rezultacie państwa bałtyckie, w tym Polska, są szybko przytłoczone, tworząc nową strefę wpływów w Europę Wschodniej i otwierając drzwi do dalszych rosyjskich postępów w sąsiednich krajach. Scenariusz drugi to przedłużający się impas. I w tym scenariuszu NATO i państwa bałtyckie robią wszystko, co w ich mocy, aby w ogóle unikać konfliktu obejmuje to dalsze zwiększanie obecności i wsparcia militarnego NATO w regionie bałtyckim jak również indywidualne obrony państw i ten scenariusz prawdopodobnie doprowadzi do przedłużonego impasu moi drodzy jest unikanie w tym scenariuszu pełnoskalowej wojny ten scenariusz zmienia też nasz region bałtycki w bardzo silnie zmilitaryzowaną strefę z ciągłym zagrożeniem eskalacji. I jest scenariusz trzeci, za którym optuję. Uważam, że jest najlepszy. NATO i w niego trzeba wierzyć i myślę, że tak po części będzie. NATO skutecznie powstrzymuje dalsze agresje. Z bezpieczeństwem Europy w grze, NATO nie ma wyboru, jak tylko znaleźć sposób Odpowiedniego reagowania na zagrożenie ze strony Rosji i odstraszyć jakiekolwiek dalsze działania militarne. Ten scenariusz może się powieść i tylko wtedy, gdy Sojusz Północnoatlantycki NATO będzie nadal otrzymywał niezbędne wsparcie od Stanów Zjednoczonych, co z kolei zjednoczy resztę członków NATO, aby wykazać jednolity front, podjąć zdecydowanie działania przeciwko Rosji. Ale w tym celu Trump. I tu się ugryzę w język, ale powiem tylko, no właściwie. W tym scenariuszu Rosja zostałaby zmuszona albo do ponownego rozważenia swoich ambicji ekspansywnych, albo stawić czoło przytłaczającej opozycji i prawdopodobnie swojemu upadkowi. A ja przepowiadałem, że będziemy się Rosją dzielić jak tortę. Co ty sądzisz, drogi widzu, drogi słuchaczu, który według Was z tych scenariuszy według Ciebie Wydaje się najbardziej prawdopodobny. A może masz jakiś swój czwarty scenariusz, który może mieć miejsce, jeśli Rosja zwycięży na Ukrainie. Bardzo serdecznie proszę, byście podzielili się tymi swoimi teoriami, scenariuszami właśnie w sekcji komentarzy później. Do usłyszenia.